Dzień dobry, nazywam się Karolina Bajan. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na pierwszym spotkaniu pod nazwą HR Tech. Jest to wydarzenie, które ma na celu inspirować, edukować, a może nawet otworzyć nowe ścieżki rozwoju dla branży HR w dobie tak dynamicznie zmieniającej się technologii. W dzisiejszych czasach, kiedy praca zdalna i hybrydowa staje się normą, nasze wydarzenie również przybiera format hybrydowy. Serdecznie witam wszystkich uczestników, którzy zdecydowali się do nas dołączyć osobiście, czy to tutaj w Warszawie, czy w biurach regionalnych w całej Polsce. Jak również witam oczywiście wszystkich uczestników, którzy są z nami online. Państwa obecność, bez względu na formę, jest dla nas niezwykle cenna i stanowi dowód na to, że rozwój i innowacje są również dla Państwa ważne. Pomysł na HR Tech zrodził się w mojej głowie jakiś czas temu na spotkaniu z Pawłem Muszyńskim. Paweł, pamiętasz? Dodam, że nie był... Dodam, że nie był przeciwny. Zależało nam, aby przybliżyć Państwu to, czym żyjemy na co dzień. Pasją do HR-u to innowacji i nowych technologii. Wczoraj był pierwszy dzień wiosny, drodzy Państwo, i wiosna też przybyła do nas. Ona ma dzisiaj wiele znaczeń, jest pewną metaforą i chcemy Państwu pokazać, czym ona jest dla nas również w produkcie. Przed nami dwie inspirujące prezentacje. Po każdej prezentacji będzie czas na zadanie pytań do prowadzących. Osoby, które dołączyły do nas online, bardzo proszę o zapisywanie pytań na czacie. A więc, drodzy Państwo, proszę usiąść wygodnie, z napełnionymi kubkami kawy bądź też herbaty i zaczynamy. Zaczynamy od pierwszego gościa. Paweł Leks, współtwórca i partner zarządzający funduszu Pracuj Ventures, partner i współzałożyciel funduszu Hedgehog Fund, inwestor w Market One Capital oraz członek Rady Nadzorczej w Coders Lab. Współzałożyciel grupy Pracuj, w której odpowiadał za innowacje i rozwój produktu, początkowo jako Product Development Director, a obecnie pełni rolę Management Board Strategy Advisor. Pasjonat innowacji, zaangażowany przedsiębiorca, inwestor z ponad 20-letnim stażem. Witamy, Paweł, zapraszam, oddaję Ci głos. Dzień dobry. Zostałem poproszony dzisiaj, żeby poopowiadać o innowacjach w HR-ze, szczególnie w tak szybko zmieniających się warunkach rynkowych. Jest to fascynujący obszar do obserwacji, do również inwestycji. Myślę, że bardzo trudny po stronie odbiorców, po stronie was, HR-owców, ponieważ dzieje się dużo. Zmiany są praktycznie z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał, nowe potrzeby, nowe oczekiwania, więc spróbuję przybliżyć to, co my obserwujemy, my w rozumieniu Pracuj Ventures, ale również ja, spotykając się z bardzo wieloma firmami na rynku i obserwując trendy. Pozwoliłem sobie nazwać to nieco przewrotnie, ponieważ dwa duże megatrendy, które dzieją się na świecie, to oczywiście AI, wszyscy o tym mówią, ale również metavers, nieco pomijany w Polsce, choć nie do końca, ale bardzo ciekawy, szczególnie w kontekście hybrydowej pracy i zmian w sposobie pracy zespołów. Karolina już mnie przedstawiła, więc nie będę opowiadał o sobie. W Pracuj Ventures inwestujemy właśnie w nowe, młode przedsięwzięcia, które na rynku HR Tech w Polsce bądź w naszym regionie wydają nam się unikalne i mają szansę zdobyć rynek i zaskarbić sobie miłość klientów, co do tej pory całkiem nieźle nam się udaje. Ale nie tylko inwestujemy i nie tylko skupiamy się na wspieraniu projektów, również staramy się edukować rynek. Wydaliśmy kilka raportów dotyczących tego, jak HR-owcy postrzegają rynek, jak postrzegają swoje wyzwania, na czym się skupiają, do czego zachęcamy do lektury tych raportów. One są dostępne na naszej stronie pracuj.vc. No i raz w roku tworzymy mapę interesujących projektów na polskim rynku, jeżeli chodzi o rozwiązania HR-techowe wspierające działy HR w różnych firmach, dużych, małych, średnich, tak żeby ułatwić poruszanie się, bo tych startupów jest ogromna ilość. Ja
Tylko wspomnę, że od początku działalności Pracuj Venture, czyli około 4 lata, obejrzeliśmy ponad 650 spółek na polskim i ukraińskim rynku. Wcześniej sobie nie wyobrażałem, że na polskim naszym małym rynku może być 450 spółek tworzących rozwiązania dla HR-u, ale tak jest. Trendy w pigułce, czyli co ciekawego się dzieje. Zacznę od naszego badania, które pokazuje jedną zasadniczą prawidłowość, a mianowicie w obecnych czasach, bo to najświeższy raport, spółki skupiają się na wewnątrz, czyli na swoich pracownikach. Zobaczcie, że trzy najważniejsze rzeczy to jest utrzymanie kluczowych stanowisk, rozwój kompetencji menedżerskich, generalnie rozwój ludzi wewnątrz organizacji, czyli po okresie ogromnej ilości rekrutacji przez wiele ostatnich lat, w zasadzie po pandemii, zaczęliśmy bardziej skupiać się na tym, żeby zadbać o tych pracowników, trochę inaczej niż wcześniej, bo ja pamiętam parę lat temu wszyscy oferowali watę cukrową, jogę na tarasie, wolne piątki, w zasadzie połowa dni była wolna i zajmowane to było jakimiś różnymi rzeczami, dodatkowymi benefitami. W tej chwili troszeczkę inaczej. Well-being zaczyna być niezwykle istotny pracownika, to żeby on się dobrze czuł, żeby rozwijał się z organizacją, ale żeby de facto czuł się częścią tej organizacji, czuł się tam potrzebny. Na co to się przekłada? Przekłada się to na jedną zasadniczą rzecz. Około 10 lat temu dominującym stwierdzeniem był HR Tech i mówiliśmy o wszystkich rozwiązaniach, które wspierają bezpośrednio HR, od rekrutacji, przez retencję, rozwój pracowników, ich edukację, aż po potencjalne rozstanie spółką i wszystkie narzędzia, które były postrzegane przez pryzmat zainteresowania HR-ów, to były te narzędzia, które bezpośrednio wspierają procesy HR-owe. Po pandemii, albo w zasadzie w trakcie pandemii, zaczęliśmy mówić o work techu, bo te rozwiązania zaczęły się przenikać. Teamsy, Zoomy, wszystkie narzędzia do pracy grupowej stały się integralną częścią każdej organizacji i w zasadzie na nich dzieje się również bardzo wiele procesów HR-owych, ponieważ przy pracy hybrydowej wiele kontaktów z menadżerem, wiele rozmów, włącznie z takimi rzeczami jak rozmowy rozwojowe czy rozmowy oceniające, odbywa się przy pomocy narzędzi około HR-owych, czyli tych bardziej do komunikacji. Bardzo wiele rzeczy dzieje się na Slacku, w niektórych firmach wykorzystywany jest Discord do tego, żeby prowadzić procesy, brać urlop. Już niekoniecznie musimy wchodzić do systemu Enova czy tam Symfonia i klikać, że chcę urlop. Możemy to zrobić na Slacku, prosząc o to bota, żeby po prostu zarezerwował mi dni urlopowe, a mój szef również dostanie powiadomienie na Teamsach i kliknie OK i wszystko się dzieje bardzo przenikając przez siebie. Nie możemy już w tym momencie mówić stricte o narzędziach HR-owych. Musimy mówić o całym ekosystemie narzędzi w organizacji i tak się też dzieje. A to powoduje, że przechodzimy do ery i jesteśmy w erze tak zwanego experience. Czyli to, aby zaoferować pracownikowi odpowiednie doznania, experience, doświadczenia, funkcjonowania w firmie jest niezwykle istotne. Żeby one były spójne, żeby one były jednolite i żeby one były de facto wygodne. To jest chyba najważniejsza rzecz. Żaden pracownik nie chce już w tej chwili robić gimnastyki i akrobatyki przed komputerem, czy pytać się 40 osób, w jaki sposób ma wypełnić jakiś papier, czy jakiś formularz. To oczekiwujemy, że wszystkie systemy będą współpracowały z nami i że one będą bardzo naturalne i bardzo łatwe do wykorzystania. Głównym skupieniem organizacji, przynajmniej tych na świecie, jest teraz słuchanie użytkowników. To jest trochę tak, Paweł może będzie o tym opowiadał w części produktowej, że żeby stworzyć dobry produkt, to trzeba słuchać użytkownika. Ale tak samo jest w przypadku, żeby stworzyć dobry ekosystem narzędzi pracy, musimy słuchać pracownika. I znowu ja pamiętam 10, 15, 20 lat temu głównym sposobem na słuchanie pracownika była rozmowa one-to-one z menadżerem, szczególnie tak raz na pół roku albo raz na rok, jak mieliśmy jakiś appraisal albo jakąś tam ocenę okresową. No i wtedy coś tam się dowiadywał, ten menadżer przekazywał do góry albo nie, do HR-ów czasami.
W zasadzie nikt specjalnie nie skupiał się na tym, co pracownicy mówią. Później pojawiły się wszelkiego rodzaju pulse survey, oceny 360, feedbacki do organizacji, zbieranie informacji o incydentach, o możliwości poprawy różnych obszarów pracy. Jedna ze spółek z naszego portfela, Sherlock Waste, zajmuje się tylko jedną rzeczą, a mianowicie wspieraniem organizacji w tym, żeby crowdsourcowo zbierać pomysły, jak stworzyć lepszą organizację. Czyli pracownicy mogą zgłaszać, gdzie widzą przestrzeń do poprawy i to wszystko trafia do zarządu, do menadżerów, oni się tym zajmują, selekcjonują pomysły, które mają największy potencjał i dzięki temu poprawiają taki trochę japoński styl kaizen, żeby poprawić organizację. Ale jak zobaczycie, to tych miejsc słuchania użytkownika jest coraz więcej. To już nie tylko są te formularze, które wysyłamy, to są tak naprawdę wszystkie narzędzia do komunikacji, z których korzystamy. Tam możemy słuchać w jakiś sposób pracownika i tych narzędzi, którymi możemy analizować nie tylko co mówią, co piszą pracownicy, do kogo piszą, z kim piszą, ale również możemy analizować ich zachowania, z czego korzystają, z czego nie korzystają. To też jest dla nas bardzo fajny hint, gdzie co lubią i z czym im się wygodnie pracuje, a z czym nie. Więc powstaje bardzo wiele różnego rodzaju platform i narzędzi, które pozwalają słuchać pracowników. Niestety to wiąże się jedną rzeczą, a mianowicie zaczynamy zbierać bardzo dużo informacji. No i tutaj będę bardzo szczery, bo moje doświadczenia naprawdę z 20 paru lat są takie, że HR-y sobie średnio radzą z danymi. Bo żeby analizować dane i wyciągnąć z nich poprawne wnioski, trzeba posiadać nie tylko umiejętności analityczne, ale również umieć korelować dane ze sobą, bo tych systemów po prostu i tych narzędzi, z których korzystamy, jest bardzo wiele. I informacje, które zbieramy, one pochodzą ze wszystkich, że tak powiem, miejsc organizacji, z ocen okresowych, z analizy postępu realizacji celów, z rekrutacji, z systemów LMS-owych, czyli z nauki, z rozwoju pracownika, z tych feedbacków, które udzielają pracownicy, z ich bieżącej pracy, z rozmów, które prowadzą ze swoimi menadżerami. Te wszystkie dane mogą być bardzo przydatne dla HR-u i mogą dzięki nim projektować organizację, kulturę organizacyjną, sposób pracy w bardzo precyzyjny sposób, tylko trzeba umieć je analizować. Do tego potrzebujemy narzędzi. Takie narzędzia powstają. Bardzo wiele organizacji wykorzystuje do tego narzędzia, które po prostu są, typu BI czy hurtownie danych, na których nakłada się Excela czy kilka różnych narzędzi analitycznych, ale to wymaga, żeby w teamie HR-owym był analityk, był już teraz nie tylko analityk, był data scientist, ktoś, kto potrafi stawiać hipotezy i je potwierdzać bądź zaprzeczać, wykorzystując bardzo różne informacje. Narzędzi do analizy danych powstaje dużo. Nie wiem, czy znacie, bardzo ciekawa spółka polska, Network Perspective, zajmująca się analizowaniem danych wewnątrz organizacji w oparciu o bardzo wiele źródeł danych, między innymi nawet nasze e-maile i sposób korespondencji, wymiany pomiędzy różnymi osobami, tak aby analizować network i powiązania między ludźmi, osoby, które są bardziej wpływowe, mniej wpływowe, które mogą stanowić mogą być agentami zmiany, na przykład jeżeli potrzebujemy takich ambasadorów organizacji, aby przeprowadzić jakąś zmianę, to jest narzędzie, które pozwala identyfikować takie osoby, a tych danych naprawdę zaczyna płynąć ze wszystkich stron bardzo wiele. To wszystko, ja nie będę omawiał każdego punktu, bo to nie ma sensu. Ten slajd ma na celu pokazanie, że ilość procesów odbywających się w HR-ze oraz ich powiązanie pomiędzy sobą stanowi pewien HR-owy system operacyjny organizacji. I to jest trochę święty graal, żeby zrozumieć, co na co wpływa i w jaki sposób. Bo ja pamiętam rozmowy z osobami na wysokich stanowiskach HR, nawet w Stanach Zjednoczonych, na dużych konferencjach, gdzie rozmawialiśmy, jak przełożyć, jak liczyć zwrot inwestycji na przykład w rozwój pracownika. W jaki sposób sprawdzać, czy wydane pieniądze na szkolenia, czy to offline'owe, czy to online'owe, czy jakikolwiek sposób ich rozwoju, programy rozwojowe organizowane w firmie, przynoszą długofalowe korzyści dla organizacji i przyznam szczerze, nikt nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, w jaki sposób na to odpowiedzieć. To znaczy, jeżeli byśmy poszli do zarządu i musieli odpowiedzieć na pytanie, czy
w zależności od skali organizacji, x wydanych tysięcy złotych czy milionów złotych na szkolenia pracowników przyniosły efekt i jak one się na nasz bottom line albo top line przełożyły, to gwarantuję, nikt nie potrafi na to odpowiedzieć na całym świecie. Jest to bardzo trudne, a jeżeli ta odpowiedź jest, to ona jest nieco pokrętna i zawsze można ją podważyć, ale jakby ten system operacyjny i dane zbierane we wszystkich obszarach, dzięki nowym narzędziom analitycznym, a za chwilę przejdę również do AI-owym, czyli sztucznej inteligencji, zaczynają być możliwe do wykorzystania, aby projektować skuteczną, dobrą, dobrze działającą organizację. Ale to na pewno nie jest proste i to wymaga systemów. Systemów, które w tej chwili zaczynają nazywać się Talent Intelligence Platforms. I pod tym się kryje bardzo wiele systemów. Każdy już w tej chwili próbuje nazywać się Talent Intelligence Platform, dlatego że mamy jakby kilka głównych nurtów procesowych w organizacji. Widzicie je po lewej stronie, czyli rekrutacja, utrzymanie, rozwój pracownika bądź dostosowanie miejsc pracy i kompetencji pracowników do oczekiwań organizacji. Tylko i wyłącznie, jeżeli to dzieje się w systemach zintegrowanych, zbierających danych w odpowiedni sposób, możliwych do analizowania i do sprawdzania, jak nasze działanie przekłada się na potencjalne efekty. Uwaga, żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wiedzieć, jakich efektów oczekujemy. To jest bardzo częsty problem, że nie określiliśmy sobie, jakich efektu oczekujemy, a próbujemy zadać sobie pytanie, czy skutecznie nas to działanie wspiera w realizacji tego efektu. Są zbierane w odpowiedni sposób i są możliwe do poddania analizie, żeby wyciągnąć z niego skuteczne wnioski. Rzecz, o której ja osobiście mówię od bardzo wielu lat, jedną z fundamentalnych rzeczy, której brakuje mi zawsze w HR-ze, jest analityka i podejście do cyfr. I nie mówię, żeby stać się technokratą, który podejmuje decyzje tylko i wyłącznie w oparciu o cyferki, a nie o ludzi, ale rolą HR-u jest złączenie tych dwóch rzeczy, a mianowicie patrzenie na efekty, na działania z perspektywy mierzalnych rzeczy, które możemy zmierzyć, i przekładanie tego na efekty biznesowe. Bo na koniec dnia każdy budżet, każdy CFO będzie pytał o to, po co my wydajemy te pieniądze, jakich oczekujemy efektów. No i niestety musimy mieć dobrą odpowiedź. Żeby tą dobrą odpowiedź, satysfakcjonującą CFO mieć, to musimy zebrać dane, które pozwolą nam zmierzyć pewne hipotezy, bądź potwierdzić skuteczność naszych działań, albo powiedzieć, to nie działa. Zmieńmy to. I gwarantuję, że bardzo wiele zarządów będzie super szczęśliwych, jeżeli przyjdziecie i powiecie, trzeba zmienić taki proces, bo on nie działa. Robimy go tak, bo robimy od 5 lat, ale czy 10, ale de facto on przestał działać i nie przynosi nam oczekiwanych efektów. Systemów, które wspierają, które próbują nazywać się intelligence platforms, jest bardzo wiele i na pewno zobaczycie tutaj tych największych vendorów, jak i też firmy, które dopiero niedawno się pojawiły. Jednym z ciekawych projektów, który nie jest produktem takim legacy, jest firma Beamery. Ona w Polsce w zasadzie nie sprzedaje, głównie na rynku amerykańskim i brytyjskim. Co ciekawe, jesteśmy jej inwestorem, jako również Grupa Pracuj. Bardzo ciekawa firma, która właśnie zupełnie zmieniła podejście do projektowania systemów wspierających HR w obszarach w zasadzie tych najważniejszych, czyli talentów, akwizycji talentów, zarządzania talentami, rozwoju tych pracowników oraz analityki danych. Ale to również gracze, którzy do tej pory, jeszcze 5 lat, 10 lat temu w ogóle nie występowali na rynku. Microsoft. Microsoft nagle stał się firmą, która oferuje rozwiązania HR-owe. Microsoft Viva jest tego najlepszym przykładem. Nie twierdzę, że to najlepsze rozwiązanie. Jeszcze mają na pewno wiele do nauczenia się, ale są to, pojawiają się na tym rynku gracze, którzy do tej pory byli nienaturalnie w tym środowisku, bo znaliśmy Workday'a, znaliśmy Cornerstone'a, znaliśmy Oracle'a, który zawsze w tym był, SAP i tak dalej, a tutaj nagle tacy gracze również wchodzą w ten obszar, to znaczy, że ten obszar jest ważny i właśnie między innymi dlatego Microsoft ma swoją szansę, bo oferuje cały WorkTech, bo oni mają też Teamsy, oni mają też SharePointy, pracujemy w całych środowiskach, które można zintegrować i można, one się między sobą przenikają. To, do czego dąży świat i to, czego ja osobiście zauważam, wszyscy próbują stworzyć tak zwaną HR Super App. Właśnie dlatego, żeby procesy były w jednej
aplikacji zamknięte, czy w jednym ekosystemie. To robią duzi gracze od wielu lat, rozwijając się, typu Oracle choćby, czy Workday, tworzą taką ilość różnego rodzaju funkcjonalności, które z założenia mają ze sobą współpracować, żeby zapewnić, że firma nie musi sięgać po żadne point solutions na rynku, po żadną alternatywę. A z drugiej strony też widzę to od strony akwizycji. Bardzo wiele młodych przedsięwzięć, które zaczynają łapać trakcję na rynku, czyli generalnie łapać klientów, są przejmowanych przez tych dużych, te duże firmy i wkładane do jednego worka, integrując to do dużego rozwiązania, bo i małe, i duże HR-y, mówię małe, duże firmy, mają jakby problem z zarządzaniem z setkami vendorów do różnych rzeczy. Pulse Survey za pomocą tego, oceny 360 za pomocą innego systemu, oceny okresowe za pomocą tego, stawianie celów za pomocą tego i w pewnym momencie łapiemy się, że mamy 30 albo 40 systemów w dużej organizacji, żaden ze sobą nie gada, no i mamy wyzwanie. Z drugiej strony duże systemy mają to do siebie, że żaden z pojedynczych elementów nie jest najlepszy na świecie, tylko czasami trzeba się troszeczkę do niego dostosować, więc rozumiem trudność wyboru narzędzi w tym obszarze. A co z tym AI-em? No AI definitywnie jest i wkracza dosyć pewnym krokiem w bardzo wiele obszarów naszego życia. Jest w tej chwili testowany absolutnie wszędzie i we wszystkich przedsięwzięciach i branżach i no w zasadzie gdziekolwiek sięgniemy okiem, to widzimy AI. Wszyscy próbują coś testować. Na wszystkich najważniejszych prelekcjach amerykańskich zajmuje on dosyć istotną część wykładów. Jak widzicie, na 7 z 16 keynote'ów na HR Techu w Las Vegas AI był głównym tematem omawianym. I czy on zastąpi HR-y, czy nie? No i ja pytałem po polsku chata GPT. Nie wyrzucił rekrutera, ale tutaj ktoś pytał w amerykańskiego czata GPT i okazuje się, że jeżeli AI miałoby zastąpić jakieś zawody, to rekruter jest jednym z nich. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ dosłownie 3 tygodnie temu spotkałem się z firmą polską, aczkolwiek działającą w globalnym ujęciu, bardzo młodą. To jest spółka, która ma 12 miesięcy, dopiero zaczyna, której celem właśnie jest to, żeby wyeliminować rekrutera z procesu rekrutacji. Szczerze powiedziawszy, bardzo fajnie im idzie. I co ciekawe, słuchajcie, największym zainteresowanym ich technologią są agencje doradztwa personalnego, bo tam mają mnóstwo ludzi, których mogliby zastąpić technologią. Za chwilkę wam chwilę opowiem, ale czy mamy się czego bać? No okazuje się, że na razie chyba nie. W momencie, kiedy patrzymy, jak można z tym AI-em pracować, to on może być na razie genialnym wsparciem dla każdego z nas. Znaczy, odpowiedzi na pytania, które mamy na co dzień, przygotowywanie różnych materiałów, przygotowywanie różnych koncepcji, no włącznie z przygotowywaniem prezentacji, tą prezentację robiliśmy wspólnie z zespołem, więc ona nie jest wygenerowana przez AI, ale znalazłem, to się nazywa Slide GTP, i poprosiłem, wygeneruj mi prezentację, tylko po angielsku, niestety tam to działa, tylko i wyłącznie, z trendami HR. No i wrzucił mi mniej więcej 7 slajdów, które nie były idealne, ale jakbym się uparł, to mógłbym je trochę podrasować i miałbym rzeczy zrobione na tą prezentację. Może nas zastąpić w bardzo wielu miejscach i pomóc pracownikom, którzy stają się dzięki temu bardziej efektywni. Po prostu szybciej wykonujemy swoją pracę. Nawet tak prozaiczna rzecz, jak odpisanie kandydatowi. Jeżeli nie mamy tutaj jakiegoś super copywritera, rekrutera, to możemy poprosić czata GPT i powiedzieć, chcę odpowiedzieć, że nie, dlatego że i bum, nagle mamy fajne, ładne 2 akapity, które możemy wrzucić do maila i w zasadzie za chwilę copilot Microsoftu będzie mi to już w Outlooku załatwiał, a prawdopodobnie w rekruterze również już pracują nad tym, żeby te odpowiedzi automatyczne funkcjonowały. Więc na razie okazuje się, że z badań, nie wiem czy znacie Jovita jest reprezentantem Unii Europejskiej od digitalizacji, w ogóle zajmuje się jakby tym singularity, czyli przyszłością technologii. No i z ich analiz wynika, że
de facto ChatGPT jest w stanie, czy w ogóle rozwiązania AI-owe w tej chwili bardzo wspierać każdego pracownika na jego miejscu pracy, automatyzując bardzo wiele rzeczy, które zajmują dużo czasu. Tak? I dzięki temu jesteśmy w stanie po prostu przyspieszyć i bardziej efektywnie wykonywać naszą pracę. Zapewne w dłuższej perspektywie możemy się obawiać, że pewne zawody, pewne branże, pewne obszary w firmie będą zautomatyzowane dzięki AI-owi, ale na razie myślę, że może być dla nas indywidualnie bardzo fajnym uzupełnieniem i powiem jeszcze za chwilkę w jakich obszarach. Tutaj tylko przykład. Oracle chwali się tym, że już w tej chwili w 16 use case'ach, które tutaj wylistowałem, przepraszam za angielski, ale naprawdę niektórych tych rzeczy nie da się nawet po polsku powiedzieć, oni już oferują w ramach swojego systemu rozwiązania AI-owe, które automatyzują te procesy. I w tej chwili mówią, że mają ponad 100 kolejnych, które będą wdrażali w przeciągu najbliższych 6 miesięcy. Workday ma w tej chwili ponad 40 zastosowań machine learningowych, opartych o AI, którymi jest w stanie wspierać tego rodzaju procesy. Oczywiście one najpierw się pojawiają tam, gdzie są najłatwiejsze, czyli nie wiem, expenses tutaj się pojawia. Expense management to ja już widzę mniej więcej od 3 lat, że AI generalnie nadzoruje nad wydatkowaniem pieniędzy, wskazuje wszystkie możliwe problemy, które niespójności z policy firmowymi i tym podobnymi rzeczami, jest w stanie nad tym pilnować, ale pojawiają się tam tutaj coraz częściej rzeczy, które do tej pory robili ludzie i zajmowały im naprawdę bardzo dużo czasu. Więc duże rozwiązania oferują coraz częściej automatyzację bardzo wielu zadań przy pomocy narzędzi opartych o machine learning i o sztuczną inteligencję. No tutaj Ask Workday, w zasadzie to jest w ogóle piękna rzecz, ponieważ ja wiele lat temu wymyśliłem sobie, że wszystkie interfejsy użytkownika, czy to na telefonie, czy to na komputerze, to w ogóle one są niefajne. One mogą być piękne jak na Macu czy na iPhone'ie. Ludzie lubią swajpować, ale one są nieefektywne, ponieważ my jako ludzie porozumiewamy się pomiędzy sobą słowami. Pytamy, oczekujemy odpowiedzi, rozmawiamy, dyskutujemy. ChatGPT jako pierwszy pozwolił nam na interakcję z komputerem przy pomocy naturalnie wypowiadanych zdań. Zwaliliśmy całkowicie barierę, nie muszę umieć korzystać z komputera, żeby korzystać z komputera, bo w zasadzie możemy do niego mówić, nie tylko musimy pisać, więc nawet nie muszę znać klawiatury. I teraz po drugiej stronie, nie wiem, na ilu z was testowało w różnych kontekstach sobie ChatGPT czy inne rozwiązania od Google'a czy od konkurencji, one naprawdę często są mądre, czasami też są głupie. 3 dni temu rozwiązywałem z moim drugoklasistą zadanie wymień wszystkie przybory szkolne, które mają U z kreską. Wynaleźliśmy 4, ale chciałem być mądry i sprawdzić, czy na pewno, i zapytałem ChatGPT. Długopis, ale pisany zamiast ły było U z kreską. Mi wymienił, po czym mnóstwo różnych rzeczy, które nie miały U z kreską, więc zamotał się całkowicie, a połowy tych, które chyba piórnika nie wymienił, tak. Więc czasami nie do końca jest to idealne, ale umiejętność, możliwość rozmowy z danymi na przykład jest piękna, dla HR-owców szczególnie, bo jeżeli idziemy na zarząd i ktoś nas zadaje pytanie, czy efekt tego i tego, tej i tej inicjatywy widzimy w wynikach firmy, albo czy widzimy w, nie wiem, w ocenach okresowych, no to my musimy wrócić, zebrać dane, musimy wziąć kogoś, kto zna się na tyle na Excela, żeby skorelować te dane. I to zazwyczaj jest projekt na 3-4 tygodnie i zaangażuje 5 ludzi. Realnie, jeżeli mielibyśmy system, który posiada te dane, mamy na tym położonego AI-a, który uczy się tych danych w miarę na bieżąco, to w takim okienku wpisujemy to pytanie i dostajemy w postaci wykresu i w postaci opisu, co wynika z danych. I nic więcej nie musimy robić. Nie musimy zatrudniać 10 analityków, którzy będą grzebać w tych danych. To jest ta spółka, o której mówiłem. Polska spółka, której celem jest wyeliminowanie rekrutera. Brzmi strasznie, ale słuchajcie, robią bardzo wiele fajnych rzeczy. Pierwsza rzecz, skanują ogłoszenie i CV i pokazują w 6 obszarach dopasowanie. Ale nie tylko dopasowanie. Mówią,
czego brakuje i czego nie wiemy, żeby określić to dopasowanie, generując rekruterowi na spotkanie rekrutacyjne pytania, które powinien zadać. Dają rekomendacje, tego nie warto, zaprosić tego warto. Piszą odpowiedzi do użytkownika, znaczy do kandydata, w którym udzielają feedbacku. Realnie nie ma takiej odpowiedzi, nie dziękujemy, nie tym razem, tylko nie dziękujemy ze względu na to, że jesteś overqualified, jesteś underqualified, brakuje ci tego. Oczywiście HR-owiec ma możliwość wpłynięcia na to, co on tam napisał, zedytowania tego poproszenia, nawet AI, żeby napisał trochę krócej albo może nie tak mięsiście. To można też skonfigurować w systemie, ale praktycznie cała ta robota jest dla nas automatyzowana. Nie musimy my patrzeć, on nam mówi, co wywnioskował, gdzie są jakieś nieścisłości, jakie pytania zadać. Co więcej, na ich platformie możemy przeprowadzić rekrutację, rozmowę rekrutacyjną. On nam jako rekruterowi podpowiada, kiedy najlepiej by było zadać pytania, które powinniśmy zadać. Spisuje całą naszą rozmowę z tym kandydatem, uwaga, również w języku polskim. I na podstawie tej rozmowy uzupełnia tą wstępną konkluzję o uzupełnione dane i mówi, warto przepchnąć tego kandydata dalej. Jedyne rzeczy, które ewentualnie nie pasują, to są te. Myślą również o tym, żeby analizować nie tylko słowa, ale również emocje, wygląd, ale to na razie jeszcze nie, bo czekają na European AI Act, który powie, co można, a czego nie można, bo niestety w tym obszarze jest na razie, pływamy w dosyć świeżych wodach. Realnie na końcu dostajemy feedback, który zbierane dane na wskroś całej rekrutacji możemy podsumować i powiedzieć, ten kandydat pasuje albo nie pasuje z tego względu, i wręcz powiedzieć, którzy z nich są najlepsi. Niemniej jednak na koniec decyzja i tak należy do rekrutera, ale wiele z tych elementów jest bardzo mocno zautomatyzowanych. Mamy też przykłady z firm typu EPFI, tak chyba się to czyta. To jest taki copilot dla HR-owców, szczególnie dla małych i średnich firm. Tylko że na zachodzie małe i średnie firmy są troszeczkę inaczej zdefiniowane, więc myślę, że, bo tam mała firma to jest 5000 plus, a średnia to jest 10000 plus. Ale jest to sztuczna inteligencja, która analizuje bardzo wiele dokumentów prawnych, procesowych, procesów wewnętrznych HR-owych od swoich klientów i w oparciu o to może udzielać wam odpowiedzi. Więc jeżeli sobie zapytacie go, w jaki sposób powinien wyglądać najbardziej efektywny system wynagradzania handlowców w spółce produkcyjnej, której klientem jest B2B na przykład głównie, to on wam pokaże, jakie są najlepsze praktyki i co w oparciu o całą wiedzę, którą zebrał, co robi rynek, tak? Czyli jak wyglądają, jak są ułożone, jakie są procenty rozłożenia wynagrodzeń, jakie są prowizje i tak dalej. Możecie jakby zadawać mu pytania. Trochę taki chat GPT, ale nastawiony wyłącznie na HR-owców. Testowałem, nie jest jeszcze idealne, głównie amerykański rynek, bardzo fajnie się sprawdza w aspektach prawnych, compliance'owych i tym podobnych, ale de facto pewnie jeszcze trochę im brakuje, żeby tej wiedzy zebrać od klientów. Niemniej jednak to jest kierunek, w którym znowu każdy HR-owiec może mieć pod ręką konsultanta, który kosztuje $20 miesięcznie, od którego może się dowiedzieć to samo, co do tej pory od dużej firmy konsultingowej, która przychodziła, robiła wielki projekt, tylko teraz możemy to po prostu zrobić sobie przez AI-a. Znowu jedna ze spółek z naszego portfela, Wondly, która również oferuje rozwiązania dla HR-u, ale takie szyte na miarę, albo wewnętrzne dla pracowników, albo do rekrutacji, między innymi zajmują się tematem masowych rekrutacji, gdzie trzeba zautomatyzować przez sztuczną inteligencję, przez boty bądź voice boty, obsługę dużej ilości rekrutacji o dużym wolumenie, tak, gdzie mamy dużo kandydatów, trzeba ich obdzwonić, zebrać jakieś dane, to robi już w tym momencie chat, znaczy voicebot, który może wykonać w zasadzie 10 tysięcy telefonów w ciągu jednego dnia, zebrać dodatkowe informacje i wpakować je do ATS-u, którego korzystamy. No i na końcu jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie o metaversie, bo o tym się w Stanach przynajmniej bardzo dużo mówi, w Polsce trochę mniej, ale to jest bardzo ciekawy temat. Ten metavers jest ciekawy w kontekstach kilku. Po pierwsze, faktu, że coraz częściej pracujemy niekoniecznie zawsze w biurze, bo 2 dni w tygodniu, bo czas dla niektórych firm to jest w ogóle raz w miesiącu się pojawiają w firmie.
A to daje nam możliwość stworzenia wirtualnej przestrzeni, w której ludzie jednak mają ze sobą interakcje podobne do doświadczeń z biura. Oczywiście trochę dla nas jest to science fiction, bo mówimy o nie tylko o ekranie komputera, ale również o jakichś VR-owych okularach, w których funkcjonujemy, żeby chodzić we wnętrzach. Ale jak spojrzymy sobie na młodych ludzi, którzy przyszli z pokolenia gier, którzy w tych wszystkich strzelankach 3D spędzili całą młodość, to dla nich funkcjonowanie w tym świecie wirtualnym jest bardzo naturalne. Czasami, uwaga, jest bardziej naturalne niż w biurze. I to niestety jest bolesne. Ale drugi obszar to jest również nauka. Może niekoniecznie menadżerów czy handlowców, ale bardzo wielu zawodów. No i okazuje się, że skuteczność tego nauczania przez VR czy przez wirtualną rzeczywistość jest bardzo duża. Ludzie są tam odważniejsi, aniżeli na takich zwykłych szkoleniach. Są te szkolenia dużo bardziej skuteczne i w pewnym stopniu się sprawdzają. Ja znam przykład, tu jest kilka obszarów, w których te VR-owe, metaversowe rozwiązania się sprawdzają, ale ja znam przykład R&D między innymi z Mercedesa, który polska spółka robiąca właśnie tego rodzaju rzeczy, szkoli wszystkich ich nowych pracowników na hali produkcyjnej. To znaczy, zanim dotkną jakiejkolwiek prawdziwej śrubki, przechodzą przez 1,5-miesięczny proces szkolenia wszystkiego tego, co się powinno zrobić w wirtualnej rzeczywistości. I tam są odzwierciedlone dokładnie wszystkie części, wszystkie narzędzia, z których korzystają i muszą złożyć te przysłowiowe 16 samochodów, chociaż rzeczywiście człowiek już nie składa samochodów, tylko jakieś pojedyncze elementy, zanim wpuszczą ich na produkcję i zanim ten człowiek dotknie prawdziwego czegoś, żeby był już z tego przeszkolony. Więc nie ma szansy, że kupując Mercedesa dostaniecie coś, co zostało zrobione przez juniora albo przez praktykanta, który wcześniej nie był odpowiednio przeszkolony i to naprawdę bardzo fajnie im się sprawdza i to działa. Już dochodzę do końca. Mamy Microsoft znowu z wirtualnym swoim światem, z którego korzystają globalne spółki, ale również w Polsce. Pojawiają się przykłady dużych organizacji, które tworzą ten hybrydowy świat pracy dla pracowników w tych wirtualnych rzeczywistościach. Mamy Metę, czyli Facebooka, który oferuje ten Horizon Workrooms. Również rzecz na razie dosyć abstrakcyjna, ale działająca. Możemy po prostu funkcjonować w wirtualnym biurze i w Stanach Zjednoczonych wiele firm z tego korzysta. W Polsce no, widzimy Ericssona i Accenture, które korzystają z tego rodzaju rozwiązań dla swoich pracowników. Szczególnie w dobie hybrydowej pracy zaczyna być to naprawdę popularne, żeby móc widzieć się ze znajomymi, nawet jeżeli to jest ich wirtualny awatar. Na dzisiaj to w zasadzie tyle, więc ja Państwu bardzo dziękuję. Jeżeli pojawią się jakieś pytania, bardzo zachęcam do zadawania. Czy mają Państwo jakieś pytania? Dziękujemy. Czy mają Państwo jakieś pytania? Najpierw tutaj z sali. Czy ktoś jest chętny? Taka niepowtarzalna okazja, drodzy Państwo. Dobrze, ale żeby nie było tak łatwo, ja mam pytanie, Paweł, do ciebie. Powiedz mi, jakie są trzy najważniejsze trendy w HRT, które według ciebie zmienią branżę HR w najbliższych latach? Na pewno numer jeden, który namiesza, to jest zastosowanie sztucznej inteligencji. Na razie eksperymentalne, na razie próbne w wielu obszarach. Myślę, że w perspektywie najbliższych 3, 6, 8 miesięcy dowiemy się, gdzie skuteczne, gdzie mniej. Niemniej jednak, widząc potencjał, to jest rzecz numer jeden. Drugi trend to jest to, co powiedziałem o tym HR Super App, czyli tworzenie pewnych ekosystemów. Jeżeli nie przez jedną firmę, to przez konglomeraty powiązanych ze sobą firm bądź współpracujących ze sobą firm, bo procesy HR-owe muszą jednak funkcjonować w korelacji ze sobą, dane muszą być zbierane w jednolity sposób i analizowane. Bez tego nie będziemy w stanie funkcjonować. A trzecia rzecz, która jest chyba troszeczkę zapomniana, to mimo wszystko według mnie obszarem, który będzie się bardzo mocno zmieniał, to jest nadal obszar R&D, czyli Learning and Development. Sposoby i również znowu tutaj AI, wykorzystanie AI w
odpowiednim dopasowaniu procesów rozwojowych dla pracowników, takie bardzo zindywidualizowane w oparciu również o potrzeby spółki, o potrzeby firmy, o potrzeby reskillingu i zmiany w organizacji, to jest obszar, który będzie się bardzo dużo działo. Dobrze. Mamy też pytanie z czatu naszego. Od czego zacząć? Tak brzmi pytanie. Od czego zacząć? Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie, bo wszyscy by chcieli od razu, w zasadzie, co by pan chciał, wszystko. No nie, od czegoś trzeba zacząć. Dla mnie pierwsze pytanie jest takie. Jakie procesy HR-owe są kluczowe dla funkcjonowania organizacji i dla wspierania celów biznesowych? Jeżeli to jest odpowiedni model stawiania celów pracownikom i rozliczania ich z celów, to niezależnie, czy to jest bardziej agile'owy sposób, typu OKR-y, czy to jest bardziej staromodny sposób, to jest pierwszy obszar, który a, powinniśmy zautomatyzować, b, powinniśmy zebrać feedback od użytkowników i rozumieć, czy oni będą z tego korzystać, czy nie, czy to jest coś, będzie wymuszonego, wypełnianie appraisal form raz na pół roku, do którego wszyscy tak podchodzą, o Jezu, znowu, czy to jest coś, co fajnie się klika i co możemy naprawdę na bieżąco, będzie mi pomagać w obserwacji moich postępów i postępów mojego zespołu. I później zbieranie informacji i przekładanie tego na efekty biznesowe. I zacznijmy od jednego procesu. I na początku będziemy wybierać różne systemy. Później jak będziemy wiedzieć, które są ważne, a które są mniej ważne, które nam się sprawdzają, które nie bójmy się wyrzucić jakiegoś systemu, żeby ich nie natworzyć za dużo. Czy każdy kolejny, który chcemy zaimplementować, powinniśmy w pewnym momencie mieć taką zasadę, że jeden stary wyrzucamy. Bo ludzie po prostu zostaną tym przywaleni. I wy jako HR-owcy i pracownicy nienawidzą mieć zbyt dużej ilości różnych systemów, które są narzucane. Patrzmy, czego oni chcą korzystać, tak? Jeżeli chcą korzystać ze Slacka, to nie korzystają. Znaczy, oczywiście wiem, że są compliance, są duże firmy, które narzucają pewne rzeczy, ale mimo wszystko duża firma również powinna rozumieć, czego miło i fajnie się użytkownikom swoim pracownikom korzysta. Więc krok po kroku dojdziemy do tego, żeby mieć zdigitalizowane procesy, które są kluczowe dla naszej organizacji. I musimy mieć pewność, że zbieramy z tych systemów odpowiednie dane i umiemy je analizować. Żeby to określić, nigdy się tego na wejściu nie da określić. Musimy wybierać systemy, które elastycznie dają nam możliwość dobierania danych. To znaczy powiedzieć jeszcze to, to by nam się przydało. Ja pamiętam, w naszej organizacji mieliśmy taki moment, gdzie stwierdziliśmy, że mamy za mało danych. Jak zaczęliśmy te dane zbierać, to hurtownie danych zaczęły nam się przepełniać i nikt nie był w stanie ich przeanalizować, tych danych, tak? Ale koszt ich przechowywania i zbierania zaczął rosnąć geometrycznie. No i wtedy żeśmy sobie zdali sprawę, że powinniśmy zbierać tylko to, co naprawdę jest nam potrzebne, czyli zrozumieć, na czym polega proces, co z niego wynika, które dane o tym świadczą, które nie świadczą i skupić się na tych danych, które są najbardziej istotne. Więc krok po kroku od najważniejszych elementów po te mniej istotne, którymi zajmijcie się po prostu na samym końcu. Mamy ostatnie pytanie też z czatu, chociaż zachęcam, drodzy państwo, czy to tutaj na sali, czy online, jeżeli są pytania, proszę podnieść rękę, możesz też napisać na czacie. Ale jest pytanie, więc idziemy w tym. Dlaczego twoim zdaniem firmy w Polsce nie korzystają nadal z analityki HR tak mocno, jak powinny? Ja czasami gryzę się w język, czasami mówią mi, żebym się ugryzł w język, ale ja uważam, że nie umieją i boją się. Bo jakbyśmy zaczęli analizować dane, to okazuje się, że połowa rzeczy, które robimy, jest bez sensu. Naprawdę. To jest moja opinia, więc jest ogromna obawa przed tym, żeby nie okazało się przypadkiem, że Jezus, robimy rzeczy, które w ogóle nie są nikomu do niczego niepotrzebne. Ja bardziej jestem przedsiębiorcą, aniżeli pracownikiem. Ja zawsze mówię, kochałbym pracownika, który przyszedłby do mnie i powiedział, spędzamy 40% czasu mojego działu na czymś, co w żaden sposób nie partycypuje do rozwoju tej organizacji. Zróbmy coś innego. Mam pomysł albo nie mam pomysłu, ale nie róbmy tego, bo to szkoda kasy. Naprawdę, każdy zarząd będzie was kochał, jeśli to powiecie, a nie zapyta to, kto z państwa się zwalnia. No bo też takie zarządy niestety też w Polsce istnieją. Ale moim zdaniem po prostu jest obawa przed analizowaniem danych. A druga rzecz, bardzo prozaiczna. Większość HR-owców ma background, który nie do końca umożliwia im analizowanie skutecznych danych.
To znaczy nie ma backgroundu analitycznego, matematycznego, ekonometrycznego, statystycznego. A bardzo ciężko jest analizować dane i patrzeć na nie, szukać wzorców, jeżeli się nie umie tego robić. To jest naprawdę duże wyzwanie. Więc ja wszystkich zachęcam do tego, żeby diversity w dziale HR-u jest bardzo ważne. Nie tylko humaniści, nie tylko psychologowie, nie tylko ludzie po zarządzaniu, ale również ci, którzy mają bardziej techniczny, bardziej matematyczny umysł i background i wiedzę, jak używać tego rodzaju narzędzi, będą bardzo fajnym wsparciem dla każdego działu HR-owego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Brawa. Przechodzimy do drugiego gościa, drodzy państwo. Paweł Moszyński, Chief Product Officer Pracuj.pl oraz członek zespołu zarządzającego w grupie Pracuj. Odpowiedzialny za strategię produktu, identyfikację potrzeb kandydatów i pracodawców oraz rozwój wszystkich produktów Pracuj.pl, w tym strony internetowej, aplikacji mobilnej, systemów rekomendacji opartych na sztucznej inteligencji, rozwiązań e-commerce czy zarządzania CV, sporo tego. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, dołączył do firmy w 2004 roku i od tego czasu sukcesywnie wspina się po ścieżce kariery w ramach organizacji. Witamy, Paweł, daję ci głos. Dziękuję bardzo, Karolina. Dzień dobry państwu. Nigdy nie wiem, co mam powiedzieć po takim wstępie. W Polsce jesteśmy tak wychowani, że jest trochę niezręcznie, jak coś takiego pada, więc mi przede wszystkim bardzo miło jest być tutaj. Chciałem podziękować Karolinie, która organizuje to wydarzenie, za zaproszenie. Chciałem powitać wszystkich państwa, których widzę tutaj. Wiem, że w naszych biurach w Polsce państwo też są. No i jak to powiedziała Karolina, moim zdaniem, ograniczając zakres możliwych napojów, kawa lub herbata w domu, więc państwa, którzy są przed monitorami, również miło mi powitać. Ja wezmę sobie przełącznik. O. I o czym dzisiaj będziemy mówić? Ja chciałem ruszyć taki temat, który jest niezmiernie w ogóle magiczny. Innowacje. Tak? I chciałem powiedzieć o innowacjach jako takich, ale też opowiedzieć o innowacjach w branży HR-owej. Bo ja myślę, że to jest jeden z takich tematów, który często jest podejmowany. Jest wiele wymiarów, nikt do końca nie wie, o co chodzi, ale każdy ma na ten temat zdanie. No i ja chciałem pokazać swoje, no i tak się składa, że również myślę, że zaprezentować to, jak grupa Pracuj rozumie innowacje. Parę słów o grupie Pracuj. Kilka brandów, 6 dokładnie, głównych brandów. Pracuj.pl, największy portal, największa platforma rekrutacyjna w Polsce, robota. Jesteśmy jednym z liderów na rynku ukraińskim. WeProtocol, nasze zrozumienie rynku IT, dedykowane rozwiązanie dla kandydatów, również portal pracy. E-Recruiter i SoftGarden, czyli platformy ATS-owe do zarządzania rekrutacjami. Wiem, że wielu z państwa to klienci, przede wszystkim rekrutera w Polsce. I Absence, aplikacja do zarządzania nieobecnościami. Chcemy być wiodącą platformą technologiczną HR-ową w Europie. To jest nasza wizja, to jest nasz cel. Natomiast to, o co mi jest szczególnie bliskie, to jest to, że jesteśmy organizacją dzisiaj produktową, produktowo-sprzedażową. Mamy kilkuset inżynierów, którzy na bieżąco pracują nad tym. Inżynierów, product ownerów, badaczy. Nie wymienię wszystkich osób, które zajmują się technologią w naszej firmie, bo na pewno kogoś pominę, ale jest to kilkaset osób, które pracuje nad tym, żeby te nasze produkty, te rozwiązania zarówno dla kandydatów, jak i dla państwa były jak najbardziej rozwinięte, jak najbardziej na bieżąco, no i dające jak największą wartość. No i przejdźmy teraz do tej mitycznej innowacyjności i dzisiaj będzie tak. Ja najpierw opowiem, dlaczego to jest takie trudne, potem wytłumaczę i opowiem, jak my na to patrzymy. Pokażę kilka przykładów, będę bardzo ciekaw państwa feedbacku, pytań, wątpliwości. No i taki flow mniej więcej dzisiaj przed nami. Każda dobra prezentacja opiera się na danych zewnętrznych i to firmy, które mają mocne brandy, więc na początku, co mówią największe firmy konsultanckie na świecie, jest ciężko. 84% CEO uważa, że to jest bardzo ważne, 80% jednocześnie uważa, że ich biznesy są zagrożone, a tylko 6% zarządzających firmami uważa, że innowacyjność jest realizowana w odpowiedni sposób w ich organizacjach. Czyli na pewno mamy problem. Dlaczego jest tak ciężko? I teraz ja nie mogę sobie tego odmówić. Jestem jakby obserwatorem tych radosnych, LinkedInowych informacji. Tu ktoś założył startup, tu lecą miliony i tak dalej. Ale my widzimy tą jasną stronę.
Natomiast 11 na 12 startupów się nie udaje. I to jest, i jakby czytamy, jakby to, co widać, to jest po prostu kolejne rundy, ktoś coś zrobił, ale nie piszemy i nie czytamy o tym, co się naprawdę dzieje z tyłu, jakie to jest trudne. No i druga rzecz, która jest również moim udziałem i udziałem grupy Pracuj także, ponieważ my cały czas próbujemy. To nie jest tak, że ktoś wie, jak być innowacyjnym, jak wprowadzać innowacyjne produkty. 19 na 20 innowacji kończy się niepowodzeniem. U nas tak źle nie jest, wygląda to lepiej, ale statystyka nie kłamie, więc opieramy się na tych danych. Dobrze. I teraz dlaczego jest tak trudno? Dlaczego innowacja jest taka trudna? I trzy główne powody. Po pierwsze, zajmuje to czas. To jest raz. Po drugie, ciężko wybrać właściwe pomysły. No i taka rzecz, i tak patrzę po sali, czy ten punkt trzeci jest komuś znajomy, kultura awersji do ryzyka. Może lepiej jednak nie zrobić, bo coś jeszcze popsujemy. Przecież jest dobrze, ludzie mają pracę, nie daj Boże, coś nowego. Zarobimy więcej pieniędzy, ale coś trzeba będzie zamknąć, nie rób. Więc tak już zupełnie poważnie, te trzy główne powody są istotne. No więc teraz zastanówmy się, czym jest ta innowacja. I jak się mówi o tej innowacji, to zazwyczaj myślimy o jakichś takich przełomach. Na Księżyc trzeba było polecieć, to jest innowacja na pewno. Tak, to duże. Samochód wymyślili, to innowacja. Nie? I człowiek jak się nad tym zastanawia, to tych innowacji jest trochę, ale chyba nie tak dużo. Więc ja chciałbym powiedzieć o definicji, która moim zdaniem jest najpełniejsza i w optymalny sposób to przybliża. Kto z Państwa ma smartfona? No to kiedyś działo na konferencjach, już nie działa, bo wszyscy mają. Ale był taki moment, że powstał smartfon w 2008-2009 roku. No i ten telefon w tle. A kto miał ten telefon w tle? No, generacja Z na pewno go nie miała, bo wtedy jeszcze w przedszkolu nie można było mieć telefonu. No więc to był taki moment, kiedy nastąpiła dysruptywna, taka radykalna innowacja. Pojawia się coś, zmiata stare z rynku. No i właśnie ta Nokia nie skończyła za dobrze, jak wiemy. Chociaż przepraszam, to nie jest prawda. Jest to organizacja, która naprawdę była w stanie, mówię w obszarze tego produktu, tak? Natomiast była to organizacja, która znalazła drogę, żeby rozwijać się w inny sposób. Natomiast co się stało w momencie, kiedy powstał iPhone w 2008-2009 roku? I tutaj po prawej stronie to jest się kończy na iPhone'ie 13, teraz jest chyba 15. No i jak widzicie Państwo, on się już specjalnie tak, no jest cały czas iPhone. Ma coraz więcej ekranów, tych kamer, ma coraz więcej kamer, obiektywów, ma coraz fajniejszy software, chociaż ja używam iPhone'a od wielu, wielu lat i nie uważam, żeby następowały jakieś takie zmiany, które zmiatają mnie. Więc co się dzieje? Ten produkt zaczyna się rozwijać w sposób przyrostowy, inkrementalny. I właśnie to są dwa rodzaje innowacji. Mamy innowację radykalną, która mówi, znika stare, ale później mamy do czynienia z innowacjami inkrementalnymi, przyrostowymi. Czyli cały czas staramy się poprawiać to, co mamy. No, bo prawda jest taka, że gdyby oni zatrzymali się na tym iPhone'ie z 2008 czy 2009 roku, to myślę, że ciężko byłoby kupować tego iPhone'a wciąż. Tak, on cały czas potrzebuje tej zmiany. I chciałem pokazać parę przykładów bardzo ciekawych. Bardzo ciekawych. Wydaje mi się, że ciekawych. W moim przekonaniu ciekawych, interesujących, inspirujących. Tesla również rewolucja, ale opowiem w ogóle ciekawą rzecz. W moim bloku w recepcji jest szafa i tam mieszkańcy przynoszą książki, które przeczytali. No i można, jest to taki osiedlowy klub książki. No więc ja korzystam z osiedlowego klubu książki i ostatnio wziąłem encyklopedię dla młodzieży z 91 roku. Przecnęłem parę informacji, mówię coś, może uzyskam jakieś nowe informacje. I było o samochodach. I w 91 roku informacja o samochodach była taka, że przyszłość to samochody elektryczne i wodorowe. Czyli było wiadomo, co się zdarzy. No nie zmienia to faktu, że ktoś musiał to zmonetyzować, zmaterializować. Zrobiła to Tesla, wywróciła rynek samochodowy w jakiś sposób do góry nogami. To jest pierwszy kwartał zeszłego roku. Tesla Model Y, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. To w ogóle bardzo, bardzo ciekawe. Ale no, od tego czasu Tesla
sprzedaje samochody elektryczne i po prostu robi samochody elektryczne. Ale co robi oprócz tego? Czyli po tej rewolucji przeszła do innowacji inkrementalnej. $10 miesięcznie, i to jest w ogóle niesamowite. Proszę pomyśleć, jaka to jest innowacja, żeby producent samochodów wprowadził abonament na coś. To jakby jak 20 lat temu ktoś by usłyszał, że kupiłem małego Fiata i do niego jest abonament. To średnio. Średnio. Dzisiaj to jest norma. I to też jest innowacja, bo nikt nie patrzył na model sprzedaży samochodu przez pryzmat innych modeli rozliczeń. Teraz myślą o kwestii baterii, czyli o kolejnej dysrupcji. Widzimy tu artykuł z Financial Times. No niemniej jednak znowu patrzymy na te dwa elementy. A w Mercedesie można za $1200 kupić sobie jedną sekundę szybciej rocznie. W BMW to jest w ogóle ciekawe. Jak chce się mieć zdalny rozruch, to można go kupić za $10 za miesiąc, 105 za rok, 250 za 3 lata albo za 330 na całe życie. To też jest ciekawe. Proszę zobaczyć, czyli producenci samochodów jakby w czymś, co się wydaje, to się rozwija, zmienia. Niemniej jednak to jest cały czas ten samochód, który ma 4 koła i dowodzi nas gdzieś. Innowacje dzieją się na poziomie sprzedaży, na poziomie produktów dodatkowych, tych ułatwiających jazdę i na poziomie modelu ich sprzedaży. To jest bardzo ciekawe i chyba teraz? Jeszcze nie. O, kto ma Netflixa? No właśnie, tak, wszyscy mamy Netflixa i zaraz będzie coś, co wielu z nas zobaczyło. Zobaczyłaś to już kiedyś. Wiesz, co to będzie? No zaraz, ale to taki ekran, co nikt nie chce się przyznać, że go zobaczył, ale prawie każdy go zobaczył. Ale jak było z Netflixem? Otóż Netflix na początku radykalnie zdysraptował branżę wypożyczalni wideo. Ja pamiętam, w Polsce była taka sieć wypożyczalni wideo Beverly Hills, już jej nie ma, a w Stanach był Blockbuster. No i Blockbuster w 2012 roku zniknął, no bo po prostu wszedł Netflix, zaczął robić streaming, żeby to sprzedawać. No ale jak już się zrobiło ten streaming, no to co dzisiaj robi Netflix? Netflix powoduje, że ta platforma jest coraz fajniejsza, rekomendacje działają coraz lepiej, czyli Karolina ma, nie wiem co oglądasz, stereotypowo powiem. Różne rzeczy. Różne rzeczy. Dokumenty naukowe ma Karolina, cały czas rekomendowane, u mnie po prostu mordobicia i seriale kryminalne. Natomiast, czyli to jest rozwój taki inkrementalny, cały czas przyrostowo poprawiają ten produkt, no ale robią jeszcze jedną rzecz. Rozwijają go od strony cenowej, no bo co zrobić, żeby za to samo brać więcej pieniędzy. I teraz zrobię taki test o zaufaniu. I dla Państwa tutaj, i dla w biurach, gdzie jesteśmy. Kto zobaczył ten ekran? Tylko Karolina, to uwaga, ja otworzę. Ja też. Moja siostra musiała się zrzucić na lepszy abonament ze mną. I kolega. Mam taki przelew, spółdzielnia filmowa się nazywa. Już, no niestety, jakby no... Bolesny, ale przykład innowacji, no trzeba powiedzieć. No. Dobra. Ja jestem wielkim fanem muzyki. Takim olbrzymim. I jest taka firma Sonos. Ktoś zna z Państwa firmę Sonos? Nie. Paweł zna. Sonos to jest taka firma, która wymyśliła coś, co brzmi multi-room i brzmi groźnie, ale nie jest to znaczy, że można postawić głośniki w całym domu. W kuchni, salonie i łazience. I spowodować, że one grają albo to samo, albo każdy gra coś innego, co jest super. Mam w domu, prawdziwym testem było, kiedy moja żona zaczęła słuchać w łazience radia, a ja czegoś w salonie, czyli to jest naprawdę działająca, fajna rzecz. A jak przychodzą goście, można włączyć fajną muzykę w całym domu i to jest super. Oni to wymyślili. Wymyślili to na tyle mocno, że Google, który to skopiował, musiał im zapłacić karę za naruszenie praw jakby licencji. No i rozwijają te głośniki. One są coraz lepsze, ale co oni postanowili zrobić? Czyli gdzie jest ta innowacja? No jakby rozwijają sam produkt, a zrobili jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, dzisiaj można kupić lampę Sonos w Ikei. I to jest prawda, ta lampa jest głośnikiem, który działa z systemem Sonos, jeżeli się kupi marki Sonos, ale też to, co tutaj u góry widzimy, to są te głośniki robione przez Sonosa dla Ikei. I można w całym domu mieć głośniki Ikei, które będą powodowały to, o czym opowiadałem. No i niektóre są lampami, niektóre są obrazami.
bardzo ciekawy sposób. I proszę zobaczyć, no jakby czego można się spodziewać po producencie głośników? No na pewno nie robienia lamp w formie głośników kiedyś, tak? No bo oni, jakby to, co sobie kiedyś wyobrażaliśmy, to było to, że głośniki są produkowane przez producenta głośników, koniec. Dzisiaj patrzymy na inny sposób dystrybucji, inny sposób podania produktu, inna grupa docelowa, bo to nie jest przypadek, że ja znam tą markę, ponieważ ja się interesuję muzyką. Nie jest to marka masowa, bieżąca, tak? To nie jest po prostu taka szeroka marka konsumencka, ale to jest wejście do tego. A druga rzecz, oni zauważyli, że ich głośniki są wykorzystywane w sklepach. No i wpadli na taki pomysł. Skoro one są w sklepach, a ktoś ma sieć sklepów, to może wprowadzimy abonament za to, że my będziemy w tych sklepach puszczać muzykę bez praw licencyjnych. I płaci się Sonosowi za to, że w sklepie mają biblioteki muzyki dla różnych typów jakby miejsc, konsumentów i płaci się im abonament za puszczanie muzyki w ich głośnikach. Więc proszę zobaczyć, jak, czym jest innowacja, bo to ona naprawdę się wydaje, że to musi być przełom jeden. A tymczasem to jest często jeden duży przełom i potem mikro rzeczy, które jednakże powodują, że ten produkt jest cały czas coraz lepszy, coraz bardziej odświeżony. No ja muszę o nas powiedzieć, bo była jakaś gazeta z ofertami pracy, pojawił się pracuj.pl i nie ma dzisiaj gazety z ofertami pracy. Na niektórych rynkach są. Na przykład w Niemczech cały czas gazety są nie bardzo mocnym, ale zauważalnym, istotnym graczem. W Polsce jak wiele rzeczy związanych z technologiami poszliśmy od razu szybciej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą na przykład, że nasza bankowość jest jedną z lepszych w Europie. Ponieważ my w ogóle przeskoczyliśmy te etapy, kiedy była tworzona na zachodzie Europy infrastruktura w latach 90. i później my od razu, jakby Revolut nie jest u nas szokiem, a na wielu rynkach on jest szokiem. To pani kiwa głównie pani z bankowości? Nie? A wiem, że ktoś jest z bankowości, więc, ale do czego zmierzam? Więc pracuj.pl też powstało, zdysraptowało rynek. No i dzisiaj pracujemy w ten sposób inkrementalny, czyli cały czas przyrostowo zwiększamy tą wartość. W naszym przypadku dla obu stron, dla kandydatów i dla państwa, czyli dla pracodawców, żeby ten produkt był coraz lepszy, żeby dawał coraz więcej wartości. No dobrze, czas na troszeczkę sformalizowanie tego, o czym mówiłem, czyli w przypadku nowego biznesu mamy tą radykalną, mocną, przełomową innowacyjność, która ma wysokie ryzyko. No bo często te rzeczy, które mają coś zrewolucjonizować, wcale nie zostają z nami. No, były jakieś telewizory 3D. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, nikt nie pamięta. Było ileś rzeczy technicznych, które wchodziły i dzisiaj tego nie ma. I to jest ta radykalna, dysruptywna innowacja, obarczona dużym ryzykiem i w istniejącym biznesie są inkrementacje przyrostowe. Czyli innowacje inkrementalne przyrostowe, czyli cały czas coś tam poprawiamy, zmieniamy, to jest coraz lepsze. I teraz tak. Ja chciałem jeszcze podkreślić jedną rzecz, ponieważ najłatwiej jest pokazywać na produktach, ale te innowacje mogą się dziać w wielu miejscach. Po pierwsze mogą się dziać na poziomie procesów wewnętrznych. Mogą Państwo przyspieszyć obieg CV w organizacji i skrócić czas rekrutacji. To jest innowacyjność. Dlaczego? Dlatego, że organizacja zaczyna funkcjonować lepiej, bardziej efektywnie, jest w stanie później lepiej obsługiwać klientów. Nie wiem, to samo, nie. Przykładowy obieg faktur. Tak, czyli procesy wewnętrzne, które mówią, jesteśmy poprzez poprawę być innowacyjni i dawać wartość akcjonariuszom. Produkty, usługi. O tym mówiłem teraz i o tym będę mówił w drugiej części, gdzie no jednak jest spotkanie organizowane przez grupę Pracuj i opowiem o tym, co my robimy, ale to jest jedno, ale ja ci opowiem o premierze, która przed nami. Pierwszy raz to jest taka premiera, gdzie nigdzie o niej nie było i naprawdę to jest premiera. Więc będzie to dzisiaj. Słucham? Prawdziwa premiera. Taka, no taki trailer może trochę to będzie, bo premiera w kwietniu, ale tak. I kwestia doświadczenia, czyli tego, co, jak sprzedajemy, jaki jest marketing, jaka jest obsługa klienta. Wyobraźmy sobie organizację, która jest tradycyjna, a potem wprowadza kanał sprzedaży e-commerce'owej. To jest innowacyjność, chociaż teoretycznie e-commerce istnieje od wielu lat, to dla tej firmy jest to zmiana, jest coś nowego, więc to jest
To jest właśnie innowacyjność. Mam nadzieję, że tej części udało mi się trochę odczarować i wytłumaczyć, czym jest innowacyjność, jak my na nią patrzymy i że teraz teraz będą Państwo mogli na nią patrzeć troszeczkę inaczej. I będę miał teraz przyjemność powiedzieć o kilku rzeczach, które my robimy w grupie Pracuj, głównie w pracuj.pl, ponieważ tym zajmuję się na co dzień. Mam nadzieję, że będą to ciekawe przykłady i być może sprowokują jakieś pytania, wątpliwości. Może powiedzą Państwo, że coś bez sensu. A jak komuś to powiedzieć, to mi można na pewno. No dobrze. W zeszłym roku wprowadziliśmy nowy serwis, tak zwany Pracuj 3.0, o którym zaraz będzie film, więc ja nie będę opowiadał o tym, co jest na tym slajdzie, poza jedną rzeczą. Dlaczego wiem, że była to dobra decyzja? Dlatego, że w zeszłym roku pobiliśmy rekord ilości CV, które spłynęły dla naszych pracodawców. Ponad 40 milionów aplikacji przepłynęło przez pracuj.pl. I dosłownie, o ile pamiętam, wczoraj chcieliśmy, minuta 12 i na chwilę będzie lepszy lektor, bo będzie z filmu, dobra? Niż ja. Pracuj.pl debiutuje w nowej, zwinnej i spersonalizowanej formie. Zobacz, jak dopasowaliśmy serwis Pracuj.pl do trendów User Experience w służbie skutecznej rekrutacji. Nowa odsłona serwisu to bardziej intuicyjny design i interfejs, ulepszone mechanizmy i filtry wyszukiwania ofert oraz rozwinięcie mechanizmu do łatwego i szybszego aplikowania. Testowanie rozwiązań wprowadzonych do nowej wersji serwisu Pracuj.pl poprzedzone zostało dokładnymi analizami produktu. Pracodawcy skorzystają z dodatkowych możliwości dotarcia do kandydatów. Algorytmy analizują zachowania i preferencje użytkowników, łącząc firmy z dopasowanymi do nich kandydatami. Ponad 50% aplikacji w serwisie generują oferty korzystające z mechanizmów sztucznej inteligencji. W nowej odsłonie serwisu kandydaci mają większy komfort korzystania z Pracuj.pl. Dzięki funkcji łatwego aplikowania użytkownicy mogą poświęcać mniej czasu na sam proces zgłoszenia się do pracodawcy. Strona została dopasowana do wygodnej obsługi na urządzeniach mobilnych i dostarcza większą personalizację. Kandydaci mają łatwy dostęp do zapisanych i ostatnich wyszukań ofert. Mogą w bardziej szczegółowy sposób precyzować swoje oczekiwania wobec szukanych ogłoszeń. Za nami? Jestem. Okej, to będzie troszeczkę baza dla kolejnych slajdów. Oczywiście będzie o AI-u, bo dzisiaj nie może być prezentacji bez AI. Czy mnie w ogóle słychać? Bo tak? Jest, znaczy, to, że tutaj, to ja wiem. Ale czy tam? Tak? Tutaj pan z techniki potwierdza. Dobrze, więc ja chciałem powiedzieć o paru rzeczach. Ekosystem One Click Apply. I chciałem się spytać, kto z Państwa używa Uber Eatsa? Dobra. A kto ma Allegro? A Amazona? Fajnie. I mają pewnie tam Państwo podpięte karty. Na przykład jak mają Allegro Smart. I jak się kupuje na Allegro, to już nie trzeba podawać numeru karty. Jest taka funkcja kup teraz, pomijająca koszyk, jest kupione. Tak samo jest na Zalando. Tak samo jest właśnie w Uber Eatsie. I teraz uwaga, nie wiem, czy ktoś jest z Ubera, ukradliśmy, zainspirowaliśmy się Uber Eatsem. I jak się klika na pracuj.pl, jest się zalogowanym i mamy zaznaczenie One Click Apply, to właśnie tyle trwa proces wysłania. To on jest tylko po to tyle trwa, żeby ktoś mógł go zatrzymać, jakby nie daj Boże uznał, że jednak się boi. Bo ma podpięte CV i tak dalej, i tak dalej. Ale co jest istotne? My spowodowaliśmy, że proces aplikowania na pracuj.pl jest 3 razy krótszy. Dlatego, że jeżeli jestem zalogowany, mam podpięte CV, klikam, jest. To się dzieje. Jest to używana funkcja w przypadku 60% aplikowań, więc kandydaci to pokochali. To jest dokładnie ta historia jak na Allegro czy w Uber Eatsie, czyli po prostu pomijam te kroki, gdzie muszę jeszcze wygenerować jakiś kod, coś. Kliki jest. I myślę, że to jest w ogóle ciekawy przykład. Jest to jeden z największych ekosystemów Easy Apply na świecie. Jesteśmy z niego, ja osobiście jestem niezmiernie dumny. On pozwala naszym kandydatom znacznie łatwiej aplikować, szybciej. To jest szczególnie istotne przy prostszych stanowiskach, gdzie nie wiem, nie trzeba każdorazowo przygotowywać CV innego, bardzo dopracowanego. To się dzieje. Wiemy też, że często zatrzymują to, bo sprawdzają, czy wszystko jest dobrze. Niemniej jednak przykład w tym bardzo kluczowym procesie dla innowacji, bardzo kluczowym procesie dla kandydata, czyli w procesie aplikowania. Jak już zrobiliśmy tę pracę w zeszłym roku, to oczywiście się nie zatrzymaliśmy.
bo nie możemy się zatrzymać, bo to się cały czas wszystko zmienia. Dopasowujemy serwis, serwis pracuj.pl, mamy nową sekcję praca fizyczna, coraz więcej osób z naszej, naszych kandydatów, wśród naszych ofert to prace fizyczne. Umożliwiamy szukanie tego w lepszy sposób. Jeżeli chodzi o IT, mamy nową sekcję dla IT, ale mamy też portal WProtocol, czyli dedykowane rozwiązanie dla tych kandydatów. Ja zawsze mówię, o, to ja opowiem, czemu w ogóle zrobiliśmy WProtocol. Oprócz tego, że na rynku takie rozwiązania się pojawiają, to ja jestem tym fanem muzyki, o czym mówiłem wcześniej. I ten sprzęt Sonos jest w sklepie ze sprzętem takim dla audiofilii profesjonalnym, ale on też bywa w Saturnie, czy już chyba nie ma, w MediaMarkcie, został MediaMarkt. Więc to, co wiemy, kandydaci potrzebują różnego rodzaju rozwiązań. Chcą mieć dedykowane rozwiązania, gdzie będzie coś dla nich, no i chcą mieć też w tym ogólnym sklepie, ponieważ czasem do niego wpadają. Więc cały czas się rozwijamy, no ale Paweł AI-ował dużo, więc ja też. I tak napisaliśmy to z Karoliną, to ja przeczytam. Czas zmiany. Nowe technologie pozwalają tworzyć nową generację produktów dla kandydatów i pracodawców. Trochę pół żartem, ale tak naprawdę serio. To jest przełom, ale chciałem podkreślić, to jest dla nas istotne. Dla nas to nie jest nic nowego. My zaczęliśmy inwestycje w sztuczną inteligencję 10 lat temu. Dokładnie 10 lat temu powołaliśmy pierwsze zespoły i dzisiaj mamy dedykowane grupy inżynierów, którzy pracują tylko i wyłącznie nad tym. Absolutnie tylko i wyłącznie nad sztuczną inteligencją. I to, z czego jestem bardzo dumny, to było w tym filmie. 50% CV, które Państwo otrzymują, są generowane, teraz nie to, że sztuczna inteligencja je pisze i wysyła Państwu, że to, natomiast są generowane dzięki naszym programom rekomendacji. Teraz ja może dam taki bardzo prosty przykład, jak to działa, bo to też brzmi tak, o, to jakiś kosmos, to nie jest kosmos. Bardzo prosty mechanizm, który wykorzystujemy, jeden z bazowych, i wrócimy do muzyki. Przyjmijmy, że Karolina jest fanką muzyki z lat 60. i kupiła płytę Beatlesów i Rolling Stonesów. A ja wszedłem i kupiłem płytę Rolling Stonesów. Więc co robi system? Mówi, aha, są cechy wspólne pomiędzy Karoliną i mną, bo ona kupiła produkt A i B, a ja B, zarekomendujmy Pawłowi produkt A. To jest bardzo prosty, bazowy przykład. Jednakże wymaga on analizy tworzenia profili poszczególnych osób, zachowań, rozumienia, jakie są oferty pracy, czyli że marketing manager dostawał ofertę na marketing managera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie przykłady, jak to działa. Państwo jako HR-owcy mogą mieć taki problem, że nasze algorytmy będą jakby podpowiadać dziwne rzeczy, ale od razu powiem dlaczego, bo Państwo przeglądają dużo różnych ofert. I my nie możemy stwierdzić, czy Państwo są tokarzem, czy HR-owcem, czy marketing managerem, więc jeśli coś nie działa, to od razu tłumaczy, co się dzieje. Natomiast nie zmienia to faktu, że my cały czas nad tym pracujemy. W zeszłym roku ponad 100 eksperymentów tylko i wyłącznie w obszarze sztucznej inteligencji. Czy jeśli weźmiemy ten parametr A, to będziemy mieli więcej CV albo mniej. Cały czas nad tym pracujemy. Dobrze. Nasze rekomendacje są wszędzie, gdzie to jest możliwe. Rekomendujemy naszym kandydatom rozwiązania. Natomiast ten rok jest też dla nas rokiem nowego portfolio produktowego, właśnie AI-owego. Kilka lat temu wprowadziliśmy produkt pozycjonowania w rekomendacjach, nie będę o nim mówił. On generalnie pozwala, że Karolina lubi Rolling Stonesów i Beatlesów, no ale nie ma powodu, żeby Vedors też się tam pojawiło. No i to jest taki produkt, który powoduje, że Vedors się pojawi na pewno, bo pasuje i działa to bardzo dobrze. Natomiast w tym roku wprowadziliśmy produkt Zasięg Plus. Myślę, że bardzo ciekawe rozwiązanie, również krótki filmik. Po raz pierwszy wychodzimy poza pracuj.pl, czyli nasze oferty są promowane, dokładnie Państwa oferta bardzo konkretna jest promowana w Google, w wyszukiwarce, w formie graficznej, no a przed nami niedługo dodamy kolejne źródła, takie jak Facebook czy Instagram. Bardzo króciutki filmik na ten temat. Myślę, też interesujący w kontekście właśnie sztucznej inteligencji. Jak działa Zasięg Plus? Określamy grupę docelową kampanii na podstawie informacji zawartych w ogłoszeniu oferty pracy, m.in. lokalizacja czy branża. Reklama zostanie wyświetlona dopasowanym użytkownikom. Dodatkowo system będzie na bieżąco automatycznie optymalizował reklamy, aby uzyskiwały możliwie najlepsze wyniki. Po kliknięciu w reklamę użytkownik przenoszony jest na stronę Twojego ogłoszenia na pracuj.pl, gdzie może zapoznać
się z ofertą i podjąć decyzję o aplikowaniu. W szybkim aplikowaniu dodam, tym takim Uber Eats, że tak powiem. To, co jest bardzo ważne, to jest generacja produktów, gdzie my widzimy przyrosty średnio na poziomie 30% więcej CV względem tego, co dostarczamy organicznie, więc to parę słów na ten temat. No i teraz premiera, może trailer. I jak zawsze bywa w takich sytuacjach, ja na początku opowiem o problemie, bo zauważyliśmy pewien problem, problem, który staraliśmy się od lat rozwiązać. No nie jest zawsze tak, że CV spływa bardzo dużo, ale są stanowiska, na których to jest 50, 100, 200. Państwo mają takie rekrutacje? 100, 200? No właśnie. No i oczywiście jakimś rozwiązaniem są pytania rekrutacyjne, żeby to przefiltrować. Nie zawsze to jest idealne rozwiązanie, więc my zadaliśmy sobie pytanie, czy sztuczna inteligencja mogłaby nam pomóc? I teraz trochę zdradzę, no ale czuję, że to jest takie bezpieczne otoczenie, nie wiem, kto jest online, ale przyjmuję, że też. Bo my wymyśliliśmy coś takiego, że skoro my umiemy kandydatowi zarekomendować dobrze oferty pracy, to przecież równie dobrze możemy zarekomendować kandydata do oferty pracy, który zaaplikował. Czyli jeżeli spłynęło tych 100-200 CV, to możemy sprawdzić, które pasuje do oferty pracy według naszych algorytmów. I uwaga, i to jest bardzo istotne, ponieważ nie chcę mieć pełnej odpowiedzialności za czyjeś życie i zasugerować, że warto byłoby się z tym kandydatem zapoznać. I to jest właśnie produkt, który mam przyjemność zapowiedzieć. Ten produkt nazywa się Preselekcja AI. Będzie dostępny w kwietniu. Po 10 kwietnia. Ja jestem człowiekiem produktu i wiem, że nigdy nie podaję konkretnych dat, bo może coś się omskie w ostatniej chwili, ale więc powiem bezpiecznie, w połowie kwietnia. W połowie kwietnia startujemy. Będą Państwo mieli możliwość w naszych systemach zobaczyć kandydatów oznaczonych specjalnym znacznikiem Preselekcja AI. Zaraz pokażę o tym film, zarówno w rekruterze, jak i w strefie Pracuj. Wiem, że wielu z Państwa korzysta ze strefy Pracuj.pl. I tam wykorzystujemy właśnie, na razie w formie beta, będziemy się uczyć, będziemy czekać na Państwa feedback. Sygnalizujemy, którzy według nas są warci zapoznania, absolutnie nie mówiąc, że pozostali nie. To jest bardzo ważne, ale bo jesteśmy już po testach z częścią z Państwa, wiemy, że pierwsze odczucie było takie, że przecież to musi pokazywać dokładnie. To na pewno to znaczy, że reszta nie. To nie, to znaczy po prostu, że widzimy to dopasowanie, że jest ten match. I bardzo krótki też filmik, gdzie ten przykład jest kontrastowy, bo ilość kandydatów spadnie ze 100 do 4, ale tylko po to, żeby pokazać, jak to działa. Mamy marketing managera, ponad 100 CV, włączamy preselekcję AI, sortujemy i z tych 100 kandydatów zostaje 4 bardzo dopasowanych. Wchodzimy w CV, możemy się zapoznać. Staramy się zawsze tą Państwa pracę ułatwiać, w jakiś sposób wychodzić naprzeciw tym potrzebom, też tej bieżącej pracy. I to jest dla mnie też właśnie kwestia związana z innowacyjnością, szukanie problemów, rozwiązywanie ich, znajdowanie takich feature'ów, które tą codzienną pracę są w stanie usprawnić. Ja ze swojej strony będę bardzo wdzięczny za feedback, jeśli Państwo już będą mieli okazję tą funkcjonalność zobaczyć, czy będzie mój mail napisać do mnie, czy też do osób, z którymi Państwo współpracują. Ja mogę tak nieformalnie, strasznie zajarany jestem w ogóle, że to robimy. Strasznie, strasznie. Uważam, że to jest pionierska i naprawdę niesamowita akcja na polskim rynku. Nikt tego nie zrobił. Globale może to mają, ale nikt w Polsce tego nie ma, więc jesteśmy podekscytowani i mam nadzieję, że spotka się to z dobrym przyjęciem. A tyle, jeżeli chodzi o to, co my robimy. Ja nie wspomniałem o tym, że my możemy, że jak Państwo u nas publikują ogłoszenie, to ChatGPT napisze jego treść, albo że możemy wygenerować pytania, bo to też robimy. Ale wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które powoli stają się codziennością. Już nawet nie są czymś, co to szokuje, więc o tym nie mówiłem. I mam takie niezręczne zadanie, że po prezentacji Pawła powiedzieć o innowacjach w HR jest strasznie ciężko, więc ja taki slajdik jeden zrobiłem na ten temat, tylko krótki, ale bardzo bliski, bo było pytanie do Pawła, co jest istotne. Ja zwróciłem uwagę na 3 elementy. Sztuczna inteligencja, wykorzystanie czy w komunikacji, w rekrutacji, onboardingu,
automatyzacja. Paweł pokazywał przykład Wondly, które kontaktuje się z kandydatami. W rekruterze mamy w marketplace na przykład rozwiązanie, które dzwoni do kandydatów i robi taki pierwszy etap. I brzmi kosmicznie, ale w drugiej stronie, jak Państwo dzwonią, mówicie się do lekarza, to ciężko porozmawiać z człowiekiem. Podaj PESEL, kim jesteś, do kogo chcesz się połączyć, jaki lekarz, podaj termin. I jakby już nagle, to jest sztuczna inteligencja, tak, czy automatyzacja. I ona jest jakby naszą codziennością, więc w rekrutacji dzieje się dokładnie to samo. No i analityka danych, tutaj Paweł bardzo dużo o tym mówił. Ja myślę, że do annałów historii grupy pracy przejdzie, że ty powiedziałeś, że połowa pracy, którą robimy, nie ma sensu. Ja tego nie powiem, ale powiem, że analityka jest ważna. Krótkie podsumowanie. Co dzisiaj miałem przyjemność Państwu zaprezentować? Po pierwsze, mam nadzieję, że udało mi się trochę odczarować innowacyjność. Tą innowacyjność inkrementalną, dysruptywną. Czyli czasem trzeba zrobić przełom, ale trzeba też bardzo mocno podkręcać i cały czas poprawiać to, co robimy. Przykłady innowacji, firmy motoryzacyjne, głośniki, pracuj 3.0, łatwe aplikowanie, zainspirowane Uber Eatsem, protokół Light i personalizacja pracuj.pl, te rekomendacje, które dzięki którym ja w końcu mogę posłuchać Beatlesów, bo Karolina ich lubi i to ja też powinienem. I preselekcja AI kandydatów, czyli nowość premiera, która już wkrótce w naszych systemach ATS-owych, a przyszłość to AI automatyzacja, analityka danych. Ja nazywam się Paweł Moszyński, bardzo dziękuję. Będę wdzięczny za wszelkie pytania, feedback, coś się może nie podoba, albo my coś robimy nie tak, to też to miejsce. To jest mail do mnie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, pytanie najpierw tutaj do sali, czy może jakieś pytania ktoś by chciał zadać? Już idę z mikrofonem. Te setki oglądających muszą też to usłyszeć. Dobra. Ja mam takie pytanie, ale w sumie z ciekawości, jeżeli tak. Chodzi o tą preselekcję CV. Czy system jakby dopasowuje kandydatów pod kątem odpowiedzi formularza, czy analizuje też CV? On analizuje CV. Okay. Tutaj, o ile kojarzę, w kolejnych wersjach będziemy brali pod uwagę odpowiedzi z formularza. Tutaj robimy porównanie CV do treści ogłoszenia, więc jakby z niedoskonałości. Jeżeli czegoś nie ma w ogłoszeniu, no, czy jest to system tego nie będzie wiedział. Dlatego jest to raczej system sugestii, tak chcemy to komunikować, niż twarde informacje, bo takie były pierwsze oczekiwania. Robiliśmy testy z klientami, ponad 20 klientów się z tym zapoznawało. Dzisiaj mamy chyba 100 klientów rekrutera, którzy też mają to w testach. I komunikacyjnie zauważyliśmy, że musimy jakby podkreślić, że to nie jest jednoznaczne, ostateczne, jest to system sugestii. Dokładnie. Dziękuję. Tak. Dziękuję. Czy jeszcze może ktoś ma pytania? Proszę bardzo. To jeszcze też chyba pytanie o ten sam produkt, o tą preselekcję. I chciałem zapytać, czy w systemach ATS-owych też będzie widoczne, że to dane CV jest oznaczone, czy tylko w strefie pracuj? W strefie pracuj i w rekruterze. Czyli rekruter to jest w ogóle, to bardzo dziękuję za to pytanie, to jest taki moment, gdzie my staramy się jako grupa pracuj tworzyć te rozwiązania właśnie na poziomie grupowym, więc rekruter również będzie posiadał to rozwiązanie. I strefa pracuj, rekruter, więc zarówno dla klientów, którzy są w tym, jak i w drugim systemie. Dziękuję. Mamy jeszcze pytanie z czatu, chyba że tutaj jeszcze coś. Dobrze. Już. Co w przypadku, kiedy nie mamy problemu z małą liczbą CV, jest ich raczej za dużo, tylko są niskiej jakości? No to jest taki święty graal biznesów takich jak pracuj.pl. Ja tu jest ze mną dział sprzedaży, ale ja powiem. To znaczy my się zawsze zastanawiamy, bo wszyscy mówią, lepiej dostarczyć 4 dobre CV, niż 20, a wśród nich 4. Tylko że później, i sprawdziliśmy to wielokrotnie, że jak dostarczamy tylko 4, nawet dobrze dopasowane, to jest poczucie, że to jest za mało i że nie ma wyboru. Widzę, że tu pan kiwa głową.
dlatego będzie kontrowersyjnie, patrzę na dział sprzedaży, który właśnie mówi, przez dzisiaj kontrakt podpisujemy, takie głupoty, nie? Zupełnie poważnie, jakość CV jest elementem, który my staramy się poprawiać poprzez mechanizmy rekomendacyjne, czyli coraz lepiej dopasowywać, dawać coraz lepszą kategoryzację w serwisie, coraz lepiej monitorować to, jak zachowuje się użytkownik, coraz łatwiej umożliwiać mu szukanie. Jest to problem, który bardzo też ciężko, tak już bardzo otwarcie mówiąc, zminimalizować, chociażby ze względu na osoby, które wysyłają masowo CV. Jest taka grupa ludzi, która po prostu szuka pracy w sposób taki, że aplikuje na wszystko. To już taki sprzedam wewnętrzny, produktowy temat. My ich nazywamy wielorybami. Czyli takie osoby, które mają kilkadziesiąt czy 100 CV wysłane. I zauważyliśmy, słuchajcie, drodzy państwo, że oni nam zaburzają wyniki testów produktowych. Naprawdę, bo my coś wprowadzamy i my zarobimy w ten sposób, że wprowadzamy wersję, jak robiliśmy to aplikowanie, to Uberowe, że tak, takie nazwijmy, no to robiliśmy oczywiście wersję, żeby było normalne i było to. I nagle się okazywało, że normalne działa jakoś świetnie, mówimy, to jest niemożliwe, nie? I okazało się, że była grupa wielorybów w tej grupie testowej i jak ich odsialiśmy, to się okazało, że to działa inaczej, więc po prostu ci ludzie w ogóle nie myśleli, co robią, nie? Po prostu klikali. To jest desper, nie chcę tutaj tego nazwać, ale więc absolutnie pracujemy nad jakością, tak już odpowiadając zupełnie poważnie, pracujemy nad tą jakością. Mamy ograniczoną jakby możliwość weryfikacji tego na końcu, ze względu chociażby na te przykłady, natomiast jest to jeden z naszych celów jako działu produktowego, jako w ogóle całego Pracuj.pl. No to dobre. To dobre, myślę, że kandydaci się ucieszą. Nowa kampania. Musisz powtórzyć, Paweł. Nawet do 10 słyszeli. Gratis. Tak byśmy to sprzedawali. Odpowiedziałeś też na kolejne pytanie, które było na czacie, więc. A jakie było? No i właśnie, czy są jakieś rozwiązania, żeby lepiej ściągać tych dopasowanych kandydatów? Staramy się. Ja chciałem bardzo, bardzo podziękować. Dla mnie to jest zawsze niesamowita okazja spotkać się z państwem, opowiedzieć o tym, co robimy. No bo tak to opowiadamy wewnątrz firmy, piszemy jakieś notki, ale jakby spotkać kogoś twarz o twarz i też mieć ten feedback, to jest bardzo ważne. Naprawdę, jeżeli są jakieś pytania, wątpliwości, czy teraz na przerwie, czy zapraszam do komunikacji, bardzo chętnie pomogę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy państwo, zbliżamy się do końca. Ja mam do państwa prośbę. Oto kod QR do ankiety. Będziemy wdzięczni za każdy feedback. Wystarczy najechać aparatem w telefonie komórkowym, kliknąć i odpowiedzieć na kilka pytań. Dziękujemy za każdy feedback. Proszę dać znać, co wam się podobało, co moglibyśmy zrobić inaczej. Wszystko po to, żeby kolejnym razem czy kolejne spotkania były no jeszcze lepiej dopasowane do państwa potrzeb. Jeszcze raz dziękuję naszym prowadzącym dzisiaj za prezentację. Dziękuję państwu za udział, za ciekawe pytania, za energię, którą państwo wnieśli, czy to tak fizycznie, czy wirtualnie. Mam nadzieję, że wychodzą państwo z dawką inspiracji, jak tutaj wspomniał Paweł. I w takim razie tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Yeah.